Beskidzie graniczny, Beskidzie zielony, od Boga pomiędzy narody rzucony. Coś źródła podzielił na morza, na dwoje? Gdzież czasy są owe, gdym konno tam hasał, gdym serce i oczy po tobie ja pasał? Tak zachwycony pięknem Beskidu Niskiego pisał onegdaj Wincenty Pol. Nic się od tamtego czasu nie zmieniło. Beskid Niski jest nadal pięknym regionem, gdzie w ciszy, spokoju można wypocząć, a nawet jak słynny poeta, pohasać konno. Wspaniałe ku temu warunki stwarza znajdująca się w Regietowie stadnina koni huculskich. Działa od 1993 roku i jest największym ośrodkiem hodowli koni huculskich w Europie. Likwidacja dofinansowania hodowli koni ze strony Skarbu Państwa spowodowała, że sytuacja finansowa w stadninie Gładyszów była tak zła, że nie mogła ona funkcjonować samodzielnie. Dlatego w listopadzie 2013 roku decyzją Agencji Nieruchomości Rolnych przekazano ją pod zarząd Kombinatu Rolnego Kietrz. Huculy zawsze były związane z człowiekiem. Miało to wpływ na kształtowanie się ich charakteru. To łagodne i posłuszne zwierzęta, co z cechami wrodzonymi, jak wytrwałość, siła, małe wymagania co do warunków bytowania, naturalna odwaga i zdolność do pokonywania przeszkód, czynią je niezwykle atrakcyjnymi i przydatnymi do wszechstronnego użytkowania. Możliwości te wykorzystuje się w Regietowie zarówno do profesjonalnych zawodów w sporcie wyczynowym, jak i do rekreacji. Do zawodów sportowych przygotowywane są konie i ludzie. Poprawianiu kondycji służy zarówno przemieszczanie się po rozległych pastwiskach, jak i ruch na maneżu. Pielęgnacja koni i trening buduje więź konia z jeźdźcem i sprzyja wzajemnemu zaufaniu, co jest bardzo ważne podczas zawodów. Przy stadninie działa jeździecki klub sportowy Jaśmin, odnoszący liczne sukcesy na zawodach krajowych, jak i międzynarodowych. Zawody towarzyszą zazwyczaj cyklicznym imprezom organizowanym przez stadninę. Po otwarciu sezonu jeździeckiego pierwszą okazją do zawodów jest tak zwana majówka w Regietowie, podczas której konie i jeźdźcy mogą się sprawdzić m.in. na ścieżce huculskiej czy w zawodach zaprzęgowych. Co roku 1 czerwca odbywa się impreza dla dzieci i młodzieży szkolnej – kolorowy konik. Trwają wówczas występy, pokazy, jazda bryczkami, w siodle i tym podobne. Organizowane od lat wakacyjne spotkania z operą, pozornie nie mające nic wspólnego z końmi, zawsze odbywają się przy aktywnym udziale koni huculskich. Również w 2015 roku wystąpiły w operetce Baron Cygański, otrzymując wiele braw. Oto jej fragment. Mimo wyjątkowo chłodnej nocy, atmosfera na koniec operetki była bardzo gorąca. Aktorzy wielokrotnie byli wywoływani brawami. To były niezapomniane chwile. Warto korzystać z inicjatyw Kietrza i stadniny, warto tu przyjeżdżać.
Stadnina zaprasza. Dniom Huculskim we wrześniu towarzyszy zawsze czempionat użytkowy i hodowlany, ścieżka huculska, zręczność powożenia oraz jarmark i występy zespołów. Dzień koniarza gromadzi co roku wiele osób z całego kraju na niezwykle widowiskowy spęd koni z pastwisk w Górnym Regietowie do stajni. Przebywały od kwietnia do połowy października na pastwiskach. Z początku pastwiska były bujne i konie pławiły się w trawie. Dzielnie przetrzymały deszcze, mgły, upały, aż nadeszła jesień. Pastwiska stały się coraz bardziej ubogie. Nadchodzi zima. Czas do domu. Czas do stajni. Ponad 100 koni spędzanych jest kilkukilometrową malowniczą trasą w towarzystwie grupy kowboi i bryczek z widzami. Potem odbywa się wręczanie nagród największym miłośnikom koni huculskich. Otrzymali je m.in. znany aktor Bogusław Linda i satyryk Henryk Sawka. Następnie odbywa się bieg Pogoń za Lisem. Całość kończy wspaniały bal koniarza. Oto fragmenty tej imprezy z 2014 roku. Oczywiście wymienione imprezy nie wyczerpują listy ofert stadniny. Konie tu hodowane biorą udział w różnych imprezach, a nawet występowały w filmach, takich jak Quo Vadis, Stara Baśń, Ogniem i Mieczem, 1920, Bitwa Warszawska. Przy stadninie działa również Stowarzyszenie Hucu, mające na celu głównie krzewienie kultury łemkowsko-pogórzańskiej. Zarówno Jeździecki Klub Sportowy Jaśmin, jak i Stowarzyszenie Hucu włączają się do organizacji większości imprez w stadninie. Oferta stadniny jest szeroka i stale się powiększa. Można tu organizować zielone szkoły, obozy konne i korzystać z rekreacji konnej.
Odbywają się imprezy okolicznościowe, bankiety, konferencje, szkolenia, wesela, studniówki oraz spotkania integracyjne. Oto fragment jednego z nich. Goście po przyjeździe i zakwaterowaniu jedzą obiad, oglądając przy tym na dużym ekranie filmy z innych imprez organizowanych przez stadninę. Jeszcze kilka informacji i uzgodnień organizacyjnych i wszyscy przechodzą na plac, gdzie już czekają konie i bryczki. Zgodnie z życzeniami, bryczki mogą być zaopatrzone w różne wiktuały. Niektóre bryczki to niemal Mercedesy w swojej klasie. Posiadają przekładnie, hamulce, resory, światła, przyciski, pedały, zadaszenie i stangreci prowadzą je niemal jak samochody. Czas na jazdę. Po powrocie chwila odpoczynku i wieczorem w specjalnym szałasie zbieramy się przy ognisku, by biesiadować do późnej nocy. Zimą młodzież i nie tylko chętnie uczestniczy we wspaniałych kuligach kończonych grillowaniem i zabawą przy ognisku, tak jak to było tutaj. Nie wiadomo na co, ej, echo odpowiada, bo mu za to płacą. Ej, echo odpowiada, bo mu za to płacą. Z podkopy lecą schy, ej, lecą schy. Zmarznięta ziemia drży, ej, ziemia drży. Dziewczyna tuli się, ej, tuli się, z kopyta kulik wie, ej, kulik wie. A gwiazdy świecą doma, nisko na dnie, z kopyta kulik wie, z kopyta kulik wie, z kopyta kulik wie, z kopyta kulik wie. Pa,
Od kiedy stadnina przeszła pod zarząd kombinatu rolnego Kietrz, nastąpił jej rozwój. Przeprowadza się remonty, modernizacje, inwestycje i poszerza ofertę. Stadnina pięknieje. Prócz koni i pojazdów konnych, do poruszania się po okolicy można korzystać z rowerów górskich, które wypożycza stadnina. Tu również pasuje wiersz Wincentego Pola. W góry, miły bracie, tam swoboda czeka na cię. W okolicy czeka wiele ciekawych miejsc. Można zwiedzać drewniane zabytkowe obiekty sakralne na szlaku architektury drewnianej, podjechać do Bacówki w Zdyni, nad Zalew w Klimkówce czy do uzdrowiska Wysowa Zdrój. Oto ono. Stadnina koni huculskich Gładyszów w Regietowie umożliwia korzystanie z oferowanych atrakcji i stanowi świetną bazę wypadową do pobliskich, ciekawych miejsc. Hotel Gościniec Jaśmin na terenie stadniny oferuje 50 miejsc w jedno- i dwuosobowych pokojach oraz apartamentach. Posiada 4 pokoje dla osób niepełnosprawnych. W każdym pokoju znajduje się łazienka, telewizor, telefon oraz dostęp do sieci internetowej. Do dyspozycji gości jest dobrze wyposażona sala fitness. Wypoczynek po trudach wędrówek zapewnia hotelowe spa z sauną i jacuzzi. Relaks i ulgę dla płuc znajdziemy w Grocie Solnej. Karczma Huculanka to obiekt o powierzchni 1200 m2. Ma ciekawy wystrój i centralnie umieszczony kominek. Oferuje atrakcyjne dania kuchni regionalnej. Miejscem, gdzie znajdziemy dowody sukcesów hodowlanych, sportowych i historię stadniny, jest Izba Tradycji. Izba Tradycji jest kolejnym ważnym powodem do odwiedzenia stadniny koni huculskich Gładyszów w Regietowie. Ukryta wśród gór stadnina, zielony raj Beskidu Niskiego potwierdzają sens kolejnego wiersza Wieszcza. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie. Czas to zmienić. Czas przybliżyć atrakcje okolicy i ofertę stadniny ludziom. Serdecznie zapraszamy.